Hej, witajcie na kanale Mona Art. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka moich ostatnich prac, które wykonałam. I będą to m.in. prace świąteczne, ale też jakieś zaproszenia i karteczka. Ale może zacznę od początku, od takich świątecznych karteczek piernikowych. Już tutaj pokazuję. O, wykonałam dwie takie karteczki. One są wykonane z kolekcji Laserowe Love, bodajże Christmas with Elves, tak mi się wydaje. Jest tutaj taki ciastek z wykrojnika, który został tak obrysowany białym Jelly Rollem. I tak samo są tutaj porobione te linie, te przeszycia jakby. Tu jest napis ze stempelka wycięty. Karteczka jest bardzo, bardzo prosta, bo jest to tylko takie podziękowanie dla osób, które przeprowadzają piernikowe warsztaty. Więc no, nie musiały to być jakieś takie... O, będzie środeczek. Nie musiały to być jakieś takie bardzo skomplikowane, bo to jest tylko taki drobny gest podziękowania. Do tego będzie coś, co robiłam w zasadzie drugi raz i nie jest to takie idealne, ale zrobiłam takie bombki dwie, właśnie pierniczkowe. To był mój drugi chyba w zasadzie raz, kiedy robiłam coś dekupażem. Nie są one takie idealne, bo nie są polakierowane, tylko tym klejem tak zrobione, ale właśnie chodziło o sam zamysł tego, żeby były takie bombeczki piernikowe i kartki z pierniczkami. A warsztaty już niedługo będziemy mieć w stowarzyszeniu, w którym pracuję z seniorami. I tam właśnie będziemy sobie piec ciasteczka na święta. A dalej Wam już pokazuję. Wykonałam jeszcze świąteczny album na sesję zdjęciową. Jest on wykonany z kolekcji papierów od Scrap and Me. Jest to bardzo prosty album w formacie A5. Ma tylko ozdobioną okładkę z przodu i z tyłu. Jest on na sprężynie, jak widać jest tylko kartka, środek jest po prostu czysty z białych, sztywnych kartek. Tu będą wklejane zdjęcia w formacie 13x18 cm z sesji zdjęciowej. I jest tutaj tylko taka prosta grafika świąteczna. Album jest bardzo prosty, ponieważ na tę sesję no nie wykonuję takich skomplikowanych albumów i zawsze one są takie właśnie, one mają oklejone karty, znaczy te okładki z birmaty oklejone taśmą washi. W ten sposób pamiętam pokazywała albumy, jak robi Katarzyna Kowalczuk, pamiętam, i właśnie był jakiś taki tutorial na blogu właśnie, było pokazane, w jaki sposób wykonywać te okładki. I tak od tego czasu wykonuję moje albumy do sesji w ten sposób. Wykonałam również karteczkę na 50. rocznicę ślubu. Jest ona bardzo prosta, ponieważ jest to kartka do koperty, no więc nie mogła być siłą rzeczy taka bardzo odstająca. Często mi sprawiają właśnie problem te kartki, które są do koperty, ponieważ przyzwyczaiłam się do tego, że robię takie kartki dosyć wysokie, jakby to powiedzieć, bo mają kwiaty odstające, bądź z foamiranu. I właśnie ostatnio musiałam się tak jakby trochę robić kartki mniejsze, po prostu żeby wchodziły do koperty bez problemu, ponieważ to zawsze robiłam te kartki, one były takie dosyć spore, a potem był problem z wchodzeniem do koperty i niefajnie to zazwyczaj nie wyglądało. Bo kartki, te koperty się nie domykały i były takie grube i pokrzywione. A właśnie jak się robi teraz taką płaską kartkę, to wtedy ona bardzo dobrze wygląda w tej kopercie. Kartka ma już wydrukowane życzenia. Oczywiście moje logo z tyłu. No i jest na 50. rocznicę, na złote gody. Widzicie. O. Dobra, następną rzeczą, jaką zrobiłam, są zaproszenia na sesję zdjęciową, również dla mojej koleżanki. Tak kilka wykonałam, ich chyba 10. I są takie prościutkie. Mają też stempelki od
digital paper. Bardzo one są fajne. Często robię właśnie te zaproszenia z tymi grafikami. Proste zaproszenia, które zawsze już tam uzupełniam. Najbardziej chyba mi się te różowe podobają. To też jest papier Scrap and Me Sentimentals. No i są tutaj też papiery. Widzę, że tu jest jakiś... no też jest chyba... Nie, to jest Craft to Clock, bo to jest ten sam papier. Okej. Kolejną i w zasadzie ostatnią rzeczą jest taka kartka ślubna, która jest dosyć obfita już. Kwiatki ma z Will Orchid Crafts i jest w pudełku takim okienkiem. W formacie DL oczywiście, no ale przecież to widać. O, nie wam pokazuję. Kartka jest wykonana z kolekcji od Lemon Crafta, tej takiej lawendowej, która... nie wiem, jaką miała nazwę ta kolekcja. Ona to jest ta ostatnia kolekcja lawendowa, która wyszła. Są tutaj kwiatki, bo są to z Wild Orchid Crafts. To są Sweetheart też, to są magnolie. A to jest bodajże środek od jakiejś magnolii, która wcześniej się rozpadła. Troszkę listków, kilka kropelek zrobionych, nie wiem, czy je widać. One są zrobione glossy akcentem. Oczywiście obrączki wycięte, tu jakaś tektureczka drobna z jakichś takich gratisów, które kiedyś otrzymałam z jakiegoś sklepu. Napis troszeczkę wytuszowany na fioletowo. No i w zasadzie to wszystko, tak? Kartka jest trochę poszarpana. Jest też tutaj koronka, którą tak nie do końca jest tak widać. No, troszeczkę jest stążeczka i parę jakichś takich dodatków. Kartka jest bardzo taka fioletowa, bym powiedziała, ponieważ zawsze lubiłam ten kolor, ale jeśli chodzi o wystrój w domu, kiedyś. A z kartkami mam taki dosyć problem i tak nie bardzo się odnajduję w tych kolorach, ale ostatnio właśnie się przełamuję i tworzę pracę z takich kolorów, których zazwyczaj nie używam, żeby zobaczyć, jaki będzie tego efekt, tak? Bo nie zawsze to, co nam się nie podoba, nie będzie fajnie wyglądało. I tak właśnie było w tym przypadku. Chociaż kartka mimo to dalej jest w jasnych kolorach, jeśli chodzi o sam papier, takich pastelowych. Oczywiście moich ulubionych kolorach. No więc cóż, chciałam wam jeszcze pokazać, bo zaczęłam robić albumik, taki mały, świąteczny. Ale to jest tylko taka wersja, która jest jeszcze, że tak powiem, bardzo, bardzo daleko i do skończenia. Pokażę go dopiero później, pewnie jak będzie gotowy. I to będzie taki prosty album. Nie ma w ogóle jeszcze nic ozdobionego, są tylko papiery wklejone. I chciałam, żeby on był taki troszeczkę layoutowy. O, widzicie, jak wykorzystałam tą stronę z tymi? Myślę, że to też będzie fajnie wyglądało. Będzie taki właśnie layoutowy, nie będzie miał jakichś kieszonek i tak dalej. Oprócz tej jednej, która będzie tutaj. Ona jest oczywiście nieoklejona jeszcze. Także, o, widzicie, jak pasuje ten papier do tej tapety, na której nagrywam. No, mam nadzieję, że w jak niedługim czasie skończę ten album. Jest on dosyć mały, tak, i rozmiarem, i ma tylko 4 karty. Więc na pewno jak go skończę, to wam pokażę, jaki jest efekt końcowy. A teraz, chyba już pora na mnie, robi się późno i nie mam już wam co pokazać tak naprawdę. Chociaż wiecie co, mam tutaj jedną rzecz taką, którą kiedyś robiłam. Spójrzcie, zrobiłam jakąś taką kopertę. W zasadzie można tak powiedzieć, że to jest taka koperta szersza 3D, w której są zdjęcia, trzymam. Jest ona wykonana z papierów Lemon Crafta My Cat Friends bodajże. No, swojego czasu była to moja ulubiona kolekcja. I jest ona bardzo prosta, ta koperta. Jest wypchana po prostu zdjęciami, z którymi, że tak powiem, nie mam jeszcze pomysłu, co mam zrobić. Też jest oklejona. I bardzo fajnie się nadaje do przechowywania zdjęć, spójrzcie. Znaczy pokazuję ją tak przy okazji, bo akurat tutaj leży u mnie na biurku zawsze. I tak
Akurat pomyślałam, że wam ją pokażę. Bardzo prosta. Tak, zobacz, spójrzcie, zastosowałam tutaj nity. Nity. Czy to są ćwieki? Te nity, takie przelotki tak zwane. I też użyłam takie te wskazóweczki. One się troszkę ruszają, bo tutaj jest oczywiście większy otwór. I takie fajne te wskazówki wyszły. Tak mi się podoba mi ten śliczny koteczek, który tutaj jest. O. I moje świąteczne pazurki. Już się klimat świąteczny robi, więc trzeba było się przygotować. Dobra, nie będę was już tutaj zamęczać i zobaczymy się w następnym filmiku. Pa!